Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj y, to będzie film z serii takich starych filmów, kiedy odpalałam kamerę i po prostu sobie rozmawialiśmy. Dużo też było takich komentarzy, właśnie wiadomości, próśb, żebym nagrała coś takiego, żebyśmy pogadali o życiu. No i dzisiaj jestem w mieszkaniu w Krakowie, jak widzicie tutaj <laughs> po tym anturażu y, i chciałabym z Wami pogadać o tym, jak zmieniło się moje życie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, bo zmieniło się naprawdę diametralnie. Też zauważyliście, że ja jestem inna, że w końcu zaczęłam się uśmiechać, że, że zaczęło się układać i też wiele z was jest w trudnym momencie swojego życia i też oczekuje ode mnie wsparcia i to wsparcie oczywiście zawsze będę Wam dawać, ponieważ przeszłam bardzo dużo w krótkim odstępie czasu i to było po prostu dużo, dużo za dużo. I, I też y, chciałabym Wam tutaj poradzić na samym początku: jeżeli naprawdę zwala Wam się na głowę dużo takich nieprzyjemnych rzeczy, to pierwsza rzecz, y, od czego warto by zacząć, to od, y, od terapii. Jeżeli jesteście właśnie w takim momencie, gdzie zastanawiacie się, czy terapia będzie dla Was, czy nie, czy, czy, czy ogarniecie to, czy poradzicie sobie po prostu z wylewaniem takich brudów na zewnątrz, to powiem Wam, że ja jestem osobą, która rzadko. W ogóle mówi komuś, że coś jest nie tak. Raczej mm, gdzieś tam od dziecka uczyłam się walczyć ze swoimi negatywnymi emocjami, ze swoim smutkiem, z problemami i jakoś tak wychodziłam z założenia, że najlepiej poradzę sobie z tym wszystkim sama i że w momencie, w którym my wypowiemy coś głośno, to tak naprawdę to się będzie dziać. A kiedy zachowujemy coś w środku, kumulujemy wewnątrz, no to że po prostu tego nie ma. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ ważne jest to, żeby uzewnętrzniać swoje emocje, żeby powiedzieć na głos to, z czym się borykamy. Czasami jest tak też, że kiedy powiemy coś na głos, to to troszkę zyskuje inną rangę. Czasami jesteśmy w stanie sobie coś uświadomić i jeżeli mogłabym wam coś doradzić, to to zdecydowanie doradziłabym wam pójście na terapię. U mnie zadziałało to bardzo na korzyść i nie wiem, czy byłabym w stanie mm, ogarnąć swoje życie, nie wiem, czy byłabym w stanie pójść dalej. Gdybym nie zajęła się bieżącymi sprawami i bieżącymi problemami i na pewno już to nie był taki moment, gdzie mogłabym sobie z tym poradzić sama, u mnie zadziało się to bardzo szybko, ponieważ kiedy te wszystkie okropne rzeczy zaczęły się dziać w moim życiu, od razu wiedziałam, ok Sylwia, nie poradzisz sobie z tym sama, może być bardzo źle, a nie chciałam popaść w jakąś depresję, ponieważ ja zawsze myślę o tym, że... Prowadzę firmę, że jestem odpowiedzialna za innych ludzi. Też moi klienci mają wysokie oczekiwania względem mojej osoby i mojej firmy, więc też nie chciałam dać po prostu dupy i wiedziałam, że jeżeli nie pójdę na tą terapię, to totalnie polegnę, wszystko się zacznie walić po prostu i nie będę miała nad niczym kontroli. Nawet nie będzie mi się chciało mieć nad niczym kontroli, bo. Miałam taki okres, zwłaszcza na samym początku, gdzie to wszystko się działo, ja siedziałam w domu i stwierdziłam, w dupie mam to wszystko. Nie chce mi się myć, nie chce mi się jeść, nie chce mi się chodzić do pracy, nie chce mi się rozmawiać z ludźmi, nie chce mi się sprzątać. I jedyne, co musiałam, to zajmować się moimi psami. I powiem Wam, że naprawdę tylko one trzymały mnie przy życiu. Ponieważ musiałam wstać, musiałam z nimi iść na spacer, musiałam dać im jedzenie, też one cały czas na mnie leżały, bo, bo czuły, że dzieje się coś niedobrego, a zwierzątka wyczuwają emocje. Więc tak naprawdę te psy chyba uratowały mnie przed takim pogłębieniem się w smutku, w jakiejś takiej no, okropnej historii, w żałobie przede wszystkim. I gdyby nie te psy, to ja nie wiem, nie wiem, co by się ze mną stało, ponieważ autentycznie, już teraz mogę Wam to powiedzieć, miałam taki okres, gdzie ja nawet przez dwa tygodnie, chyba dwa tygodnie, się nie umyłam. Autentycznie nie chciało mi się po prostu kąpać, więc siedziałam w domu, wstawałam rano, szłam z psami na spacer, wieczorem wracałam, chodziłam ciągle w tym samym dresie, miałam tłuste włosy, wyglądałam naprawdę. Jak jedno wielkie nieszczęście. No i przyszedł ten czas, że w końcu doczekałam się swojego pierwszego terminu terapii. Wykąpałam się, podkreślam, bo to ważne. I poszłam na tą terapię, i nie do końca wiedziałam, co ja tam mam mówić, i nie wiedziałam, jak się w ogóle zachować, bo tak jak Wam wspominałam wcześniej, ja nie jestem osobą, która mówi. Tak otwarcie w swoich problemach. Nie chcę też przekładać swoich negatywnych emocji na, na inne osoby, bo na przykład ja też jestem taką osobą, która bardzo mocno odbiera emocje innych ludzi. Czyli jeżeli ludzie są smutni, to ja też jestem smutna. Jeżeli ludzie opowiadają smutne i okropne historie, mają problemy w życiu i się do mnie zwracają o pomoc, to ja też czuję się, jakbym była w tej sytuacji. Jeżeli ludzie są zadowoleni, zadowoleni i szczęśliwi, no to ja też jestem zadowolona i szczęśliwa. Po prostu nie lubię, nie czuję się dobrze, kiedy się tak uzewnętrzniam i alarmuję, halo, otoczenie, ze mną coś jest nie tak, u mnie coś jest nie tak, a było bardzo nie tak. I po prostu uznałam, że najlepszym sposobem będzie pójście na, na terapię, że to będzie zupełnie obca osoba, będę mogła się otworzyć, nie będę musiała udawać. Że jest lepiej niż jest, że czuję się lepiej niż, niż się czułam, że nie będę musiała ładnie czegoś ubierać w słowa, tylko po prostu wyżygam to wszystko. I może na pierwszym spotkaniu nie, nie byłam tak otwarta i śmiała, nie wiedziałam od czego mam zacząć, ale moja pani terapeutka bardzo sprawnie pokierowała tą rozmową i wiem, że ta terapia po prostu mi w tym pomogła, dlatego też. Yy, Uczulam Was, że jeżeli macie naprawdę jakieś takie przykre momenty w swoim życiu i czujecie, że tego wszystkiego jest za dużo, że to Was przytłacza, że nie możecie spać w nocy, że sobie po prostu nie dajecie rady, a nie chcecie otwierać się, nie wiem, siostrze, bratu, mamie, też nie zawsze mamy taki kontakt z rodziną, aby móc im coś powiedzieć, też nie zawsze ktoś nas potraktuje poważnie. Często jest tak, że na przykład mówimy coś o otoczeniu, na przykład, nie wiem, koleżance czy przyjaciółce i mówimy, że mm, mamy z czymś problem, a ktoś mówi, że, no stara, ja to jeszcze mam gorzej, ja to jeszcze mam gorzej. Więc bardzo często też otoczenie w taki sposób reaguje, więc fajnie sobie znaleźć taką swoją bezpieczną przystań i mieć miejsce, w którym możemy się otworzyć. I możemy porozmawiać o tych właśnie dużych, dużych problemach, czy nawet mniejszych problemach, bo każdy problem jest istotny, ważne, aby o tym rozmawiać. Ja na przykład wiem, że jeżeli coś teraz dzieje się w moim życiu, to mam tak, że naprawdę czekam na tę terapię, czekam na to spotkanie, no bo wiem, że czasami jest tak, że mam powiedzmy rozwiązanie jakiejś sytuacji, ale właśnie to wszystko jest u mnie w głowie, nie? I siadam na fotel, zaczynam o tym mówić i nagle sobie myślę. A przecież to można zrobić tak. I wystarczy powiedzieć coś na głos, i rozwiązanie często przychodzi samo, ale też możemy właśnie dojść do yy, jakichś wniosków, i też często, będąc w jakiejś tam sytuacji, w naszej sytuacji, nie jesteśmy w stanie spojrzeć na tę sytuację szerzej, tylko po prostu widzimy swój punkt widzenia, a ktoś nas może naprowadzić i zobaczyć, że tych punktów widzenia może być więcej. No i tak. Tak się zaczęła ta, ta przygoda związana z dojściem do siebie, a naprawdę było mi bardzo ciężko, powiem Wam, że było mi tak strasznie ciężko zmusić się do tego, aby chodzić do pracy, no bo już wiedziałam, że jak będę musiała pójść do pracy i to zabrzmi naprawdę absurdalnie I, i teraz z perspektywy czasu może się wydawać, że jaki to problem, no nie? Ale ja miałam największy problem, słuchajcie, z tym, żeby się umyć, Wymalować, pójść do pracy i być na tyle jakoś tak sprawna umysłowo, normalnie myśląca, żeby móc normalnie funkcjonować, żeby dać temu klientowi, temu, yy, temu miejscu, taką energię i taki stan umysłu, jaki powinnam dać jako właściciel firmy. A to było bardzo trudne dla mnie, i to naprawdę był dla mnie. Niewiarygodny wysiłek, to był bardzo duży wysiłek i ta terapia na pewno spowodowała, ta taka początkowa, że traktowałam tą moją pracę jako takie wyzwanie. Ja sobie tego tak odliczałam dni, wiecie, że, że tutaj pracuję 4 dni w tygodniu, odliczałam te dni później, już się nie mogłam doczekać kiedy będzie weekend, kiedy właśnie będę mogła wejść do tego łóżka i kiedy nie będę musiała z niego wychodzić. I, I tak właśnie pamiętam, że spędziłam kilka tygodni właśnie w takim stanie, a później sobie pomyślałam tak. O, nie, nie, nie. Ja na pewno nie zawalę teraz całego swojego życia przez to, że te sytuacje po prostu miały miejsce, że nie mogę zepsuć kolejnych rzeczy już ja sama, bo ja na to miałam taki realny wpływ i właśnie tak sobie pomyślałam. I zaczęłam walczyć o siebie, o o swoje samopoczucie, o swój mental, zaczęłam dbać o swoje ciało. No i postanowiłam, że fajnie by było zacząć coś jeść, no bo niestety ja mam coś takiego, że jak się bardzo denerwuję, to mi po prostu rośnie taka gula w gardle i autentycznie ja nie mogę nic zjeść. Nawet jak zjem, to później jestem taka zmulona, jest mi niedobrze i postanowiłam, że koniecznie muszę zadbać o siebie i zadbać o jedzenie, zamówiłam wtedy, pamiętam, dietę pudełkową, żeby wiedzieć, że to, co jest w tej diecie, ja to muszę zjeść, że jest to minimalna po prostu ilość kalorii, które ja muszę przyjąć i naprawdę nawet jeżeli mi coś nie smakowało, to ja to po prostu jadłam z przymusu, żeby jeść, bo bardzo dużo schudłam z tego stresu. Mój stres trwał taki duży ponad rok, więc no trochę już na pewno spustoszeń w moim organizmie było, Postanowiłam, że zaczynam ćwiczyć, że muszę się jakoś wyciszyć, zrelaksować, zaczęłam chodzić na stretching i te ćwiczenia naprawdę dały mi bardzo dużo takiego pozytywnego nastawienia. Ja czułam, że mam jakiś cel w tym życiu, że, że to co robię ma sens, miałam jakiś taki plan i najważniejszym było dla mnie odliczanie trzech pierwszych miesięcy, ponieważ stwierdziłam, że jak miną te trzy pierwsze miesiące, to ja się trochę przyzwyczaję do nowego życia. Do tego, że jest inaczej, do tego, że ja jestem inna, i że później będzie troszkę łatwiej. I ja, właśnie będąc w takiej beznadziejnej sytuacji, mm, miałam zadanie takie swoje wewnętrzne, odliczyć do trzech miesięcy. Ja bardzo czekałam, aż miną te trzy miesiące, później odliczałam do sześciu, a później sobie pomyślałam, że jak minie rok, to będę uzdrowiona i będę zupełnie inna. Natomiast zadziało się to. Dużo, dużo wcześniej oczywiście nie powiem, bo wciąż były takie przykre i smutne momenty. Natomiast rzeczywiście, kiedy minęły, nie wiem, te pierwsze miesiące, to tak naprawdę ja dalej byłam po prostu w jakimś takim stanie, nie wiem, czułam się, jakbym była na takim negatywnym haju. I miałam wrażenie, że moje życie nie jest moim życiem, że to, co jest teraz, to jest po prostu snem. I bardzo często budziłam się rano i miałam takie. To jednak się wydarzyło. To jednak się wydarzyło. Miałam naprawdę okropne myśli. Po prostu czułam, że przeżywam to wszystko na nowo. Ale kiedy minęło pół roku i ja miałam ten czas taki dla siebie, czas na to, żeby o siebie zadbać, żeby się zatroszczyć o siebie, bo tak naprawdę to był pierwszy taki moment w swoim życiu, kiedy ja zaczęłam myśleć o sobie. Ja nigdy o sobie nie myślałam. Zawsze myślałam o innych ludziach, ale o sobie nigdy nie myślałam. I stwierdziłam, że ja muszę naprawdę coś zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby być zdrowa, żeby właśnie móc normalnie funkcjonować, żeby móc prowadzić moją firmę, żeby mieć na to siłę, żeby mieć energię, żeby być kreatywną osobą, taką jak byłam wcześniej. No i powiem Wam, że to był taki pierwszy czas, kiedy rzeczywiście pomyślałam sobie: Sylwia, teraz jest czas dla Ciebie. Nie chcę mieć żadnych facetów w swoim życiu, nie chcę chodzić na randki. Absolutnie nie, też w ogóle nie byłam gotowa, nawet nie miałam ochoty, powiem wam, bo miałam naprawdę olbrzymią awersję do mężczyzn. I to był naprawdę piękny czas, powiem wam, bo piękny, mimo że był bardzo negatywnie, ale piękny czas dlatego, że to był taki moment, gdzie ja mogłam się zastanowić nad, nad wieloma aspektami mojego życia, mogłam złapać oddech, zastanowić się nad tym, co jest w tym momencie, czego mi tak naprawdę potrzeba, czego bym mogła sama sobie dać, żeby czuć się lepiej i przede wszystkim, co bym mogła zrobić, żeby czuć komfort z tego, w którym miejscu teraz jestem. I chodzi mi tutaj oczywiście o taki komfort psychiczny, ale też o taki komfort w swoim mieszkaniu na przykład. I zaczęłam kupować jakieś takie rzeczy do mieszkania, typu jakieś koce, poduszki, pościel, którą lubię. Wiecie, takie pierdoły, nawet kubki na herbatę, czy czy właśnie swoją ulubioną herbatę, jakieś takie malutkie, drobne rzeczy, które by sprawiły, żebym się poczuła bezpiecznie, komfortowo i żeby przede wszystkim było mi miło. I zaczęłam sobie sprawiać takie właśnie drobne przyjemności, i odkryłam, że taki czas sam ze sobą jest naprawdę bardzo wartościowy. I tak jak Miałam takie wcześniej tendencje, że na przykład wchodziłam ze związków w związek, że, że gdzieś tam zawsze ktoś był, kto się mną interesował. To tak tutaj po prostu postawiłam tak ogromny mur, że byłam ja i byłam ja. I uważam teraz z perspektywy czasu, kiedy minęło ponad rok no teraz to już nawet e, półtora roku półtora roku. I, I powiem Wam, że to był najbardziej wartościowy czas w moim życiu, mimo że był trudny, ale był bardzo wartościowy. Wyciągłam z niego naprawdę bardzo dużo wniosków, nauczyłam się siebie i otworzyłam oczy na swoje potrzeby. Więc jeśli Wy jesteście w jakimś takim trudnym momencie swojego życia, to to, że ja Wam teraz powiem, wyciągniecie z tego dobre rzeczy to na pewno to nie będzie dla Was totalnie nic podtrzymuj podtrzymującego na duchu. Ale wydaje mi się, że takie ciężkie sytuacje bardzo budują człowieka w późniejszym etapie, ale też są ogromną możliwością do, do zmiany, bo ja naprawdę bardzo się zmieniłam i myślę, że gdyby nie te sytuacje, to... Nie byłabym sobą z dzisiaj, a wydaje mi się, że jestem w tym momencie taką najlepszą wersją siebie w ogóle. Że nie cieszę się z jakichś tam ochłapów, nie pozwalam ludziom się wykorzystywać, nie pozwalam ludziom się źle traktować, że wolę być sama niż z kimś, kto na to nie zasługuje. Nie mówię tutaj o mężczyźnie, mówię tutaj w ogóle o otoczeniu. I wydaje mi się, że gdybym nie zaznała tych wszystkich rzeczy, to bym brała jakieś tam ochłapy z życia i, i bym udawała, że jest fajnie, a tak naprawdę w ogóle nie było fajnie, że tak jak wcześniej, na przykład walczyłam o jakieś takie w ogóle znajomości, pseudoprzyjaźnie, które totalnie w ogóle. Yy, nie miały pozytywnego wpływu na mnie i, i na moje życie. A teraz yy, widzę, że jestem inna i, i nauczyłam się na pewno stawiać granice, i przede wszystkim nauczyłam się być sama ze sobą, bo wcześniej nie potrafiłam tego i wolałam spotykać się z ludźmi, którzy dawali mi złą energię, którzy tworzyli jakieś takie toksyczne jakieś relacje, jakieś układy, układziki, i ja, krwiąc w tym, również sama miałam negatywną energię. I czułam się nie do końca dobrze, a nie wiedziałam czemu. I jeżeli jesteście przed takimi, nie wiem, trudnymi jakimiś decyzjami, albo, albo jeżeli macie taki trudniejszy okres w swoim życiu, to nie bójcie się go. Najważniejsze jest to, żebyśmy poznali siebie i żebyśmy sami potrafili zadbać o nasze potrzeby, i żebyśmy polubili taki czas sam ze sobą, on jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli my będziemy dobrze się czuć samemu ze sobą, i będziemy w stanie zapewnić sobie miłe rzeczy, przyjemne, to nie muszą być jakieś ogromne rzeczy. Możemy po prostu, nie wiem, przygotować sobie świetne śniadanie, zrobić sobie herbatę, jakiś taki chillowy wieczór zrobić, wejść pod koc i pomyśleć sobie: "Kurde, to jest fajne, to jest wartościowe. Ja w końcu się regeneruję, w końcu odpoczywam". To jeżeli będziecie mieć coś takiego, to mając do wyboru komfort sam ze sobą, a Tracić czas na jakieś takie spotykanie się z ludźmi, którzy nie do końca mają na nas dobry wpływ albo którzy są nie do końca wobec nas szczerzy, to zawsze będziemy wybierać tę pierwszą opcję, czyli spędzenie czasu samemu ze sobą, bo ten czas zawsze będzie wartościowy i żaden człowiek na świecie nigdy nie będzie chciał dla Was tak dobrze, jak Wy chcecie sami dla siebie. I, i to jest taka moja rada, żebyście się po prostu tego nauczyli. Dla mnie to było niesamowicie trudne. Dlatego, że tak, ja zawsze w domu miałam dużo osób. Ja miałam pokój z siostrami, czyli ja miałam pokój z trzema babami. Ja nigdy nie byłam sama, więc też nie do końca potrafiłam być sama. Wcześniej też byłam praktycznie zawsze w związku i też nie potrafiłam być sama, i zawsze bycie samemu kojarzyło mi się z czymś takim smutnym. A teraz uwielbiam być sama. I tego się nauczyłam właśnie przez ten, ten rok, że trzeba czasami być samemu, żeby po prostu odpocząć. I tak samo jak u mnie w pracy zawsze dzieje się naprawdę bardzo dużo, to, to tak też czasami wybieram taki dzień, na przykład poniedziałek, kiedy salony są nieczynne i ja jestem w pracy tylko z moim asystentem, z moimi klientami, i to też dla mnie jest taka forma odpoczynku. Więc czas ze sobą jest super ważny. Też to jest czas, kiedy tak naprawdę możemy coś przemyśleć albo nad czymś się zastanowić. No, bo jak jesteśmy z ludźmi, to ciężko jest się tak odłączyć i myśleć, hmm, jak ja bym to zmieniła swoje życie. No nie da się. Więc musimy po prostu czasami mieć ten czas taki, żeby usiąść i żeby się zastanowić nad życiem i żeby po prostu mieć ciszę. Więc też nie bójcie się tego, że jesteście sami, bo to jest super. Przydatne i to zaprocentuje. Kolejna rzecz moja jest taka, że też często pytacie mnie, Sylwia, chciałabym coś zmienić, no ale nic się nie zmienia i, i no ja, ja bym chciała, ale po prostu nic się nie dzieje. Nie ma takiej możliwości, abyście bez zmiany swoich nawyków i swojego życia coś zmienili, no bo jeżeli to, co jest w tym momencie, nie działa, to znaczy, że trzeba to zmienić. I musicie zmienić tak naprawdę wszystko. Ja u siebie zmieniłam dosłownie wszystko, yy, począwszy od wstawania porannego, począwszy od aktywności fizycznej, od dbania o siebie, od stawiania siebie na pierwszym miejscu, i dopiero wtedy możemy czekać na jakieś takie efekty tej zmiany, bo kiedy chcemy coś zmienić, ale tak naprawdę nie wychodzimy z żadną inicjatywą zmiany i nie damy czegoś od siebie, i nie natrudzimy się troszkę przy tym, to nic się nie zmieni, po prostu nic się nie wydarzy. Nie ma takich możliwości, po prostu, no jest to nierealne. Więc jeżeli chcielibyście, aby wasze życie poszło do przodu, bo nie podoba wam się to, co jest w tym momencie, to nie możecie robić tego, co robicie w tym momencie. Rozumiecie? Bo bez tego po prostu nic się większego nie wydarzy. I ja właśnie tak miałam, że kompletnie po prostu podcinałam się od wielu ludzi. Też zmieniłam swój system po prostu funkcjonowania i bałam się tego, bo każda zmiana wiąże się z ogromnym strachem, no bo nie wiemy, co się wydarzy. Bałam się tego, ale stwierdziłam, że co mi szkodzi, spróbuję. Już się po prostu tyle złych rzeczy wydarzyło, że chyba gorzej być nie może. I po prostu pierwszy raz w życiu postawiłam na siebie, więc też radzę wam, żebyście postawili na siebie. I to jest niesamowite, że. Ja naprawdę zrobiłam tak dużo fajnych rzeczy sama ze sobą, że właśnie na przykład, nie wiem, potrafię pójść na masaż, potrafię się wychillować, potrafię sobie po prostu puścić fajną muzyczkę, pójść z psiakami na spacer. I dla mnie to jest super mm, taki czas terapeutyczny, ale na terapię również chodzę raz w tygodniu, ale to jest taki mój czas terapeutyczny i uważam, że jest genialny. I też chciałam Wam się pochwalić. Że nauczyłam się płakać. Może nie do końca, ale nauczyłam się płakać, i w ostatnim czasie miałam taki okres, że po prostu byłam jak taka beksa i szłam z psami, była jakaś taka smutna muzyczka, ja sobie coś przypominałam, albo miałam jakiś taki problem, i na przykład szłam i płakałam. Wcześniej kompletnie yy, to by się nie wydarzyło, bo ja nie umiałam płakać i ja tylko płakałam w momencie, w którym yy, byłam wzruszona. A teraz, yy, ostatnio, właśnie jak coś mi się na przykład tam działo, coś mi się nie podobało. No to płakałam i powiem wam, że Jezu, to jest po prostu taka ulga sobie popłakać, bo człowiek sobie popłacze i za 40 minut czuje się taki oczyszczony, a ja nie umiałam płakać. W sensie dalej nie umiem i mam tak, że po prostu czuję tutaj takie pieczenie i, i taki niepokój, ale i tak łzy nie lecą, ale ostatnio miałam taki czas właśnie, że, że udało mi się popłakać i to też jest super. Super, taka terapia i, i oczyszczenie wewnętrzne, więc jeżeli wy potraficie płakać, to też wam to polecam, żebyście się nie zamykali i żebyście na siłę nie uspokajali siebie, nie pocieszali, bo czasami naprawdę świetnie jest sobie popłakać, bo człowiek później czuje się lepiej. I, i właśnie to też jest super, że nauczyłam się pozwalać sobie. Na, na niektóre emocje. Jeszcze nie jest do końca super, bo, bo też nie akceptuję siebie w każdej swojej wersji i wkurzam się na siebie. Na przykład, jak jestem zła. Nie lubię siebie, kiedy jestem zła, i jestem wtedy na siebie wkurzona, więc jestem podwójnie zła, ale uczę się tego. Yy, I właśnie yy, dużo takich fajnych rzeczy. Wyniosłam właśnie z tej terapii, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo też rozumiem swoje niektóre emocje i potrafię je nazywać, a ja wcześniej kompletnie tego nie potrafiłam. No bo jak się całe życie po prostu wszystko zostawiało w środku i się zamiatowało tam, po prostu zamiatało pod dywan, no to to tam w sobie było, 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 było. No i też nie jest dobrze być samemu w problemie. Więc fajnie mieć możliwość ujścia właśnie tych emocji, tych wszystkich problemów. I ja to bardzo doceniam. No i tak czasami właśnie sobie siedzę w domu i tak sobie myślę: Jezu, po prostu to jest niesamowite, że ja potrafię się śmiać do rozpuku, potrafię po prostu się popłakać ze śmiechu, potrafię się bawić, tańczyć, skakać. Ja potrafię się cieszyć. Potrafię to robić i to jest niesamowite, że nie wiem, nie wiem kiedy to przyszło. Ale potrafię to robić i jestem niesamowicie szczęśliwa z tego powodu, że ten okres zły minął, że ja już w końcu wracam na te takie normalne tory, że mogę być sobą, mogę być sobą szczęśliwą. Czasem smutną też wiadomo, bo nigdy nie ma tak, że jesteśmy cały czas radośni i szczęśliwi, i to jest naturalne, że będą dni gorsze, będą dni lepsze, ale ja odcięłam się od tego, co było grubą kreską. I, I to jest piękne. To jest piękne, że czuję, tak jakbym wkroczyła w jakiś taki, nie wiem, nowy tor mojego życia z, z innymi ludźmi, ze sobą inną, z innymi oczekiwaniami. I to jest naprawdę piękne. To jest naprawdę piękne, że ja mam swoje inne życie, z zupełnie innym podejściem i potrafię, mam wrażenie, bardziej docenić te dobre rzeczy, ale też jestem bardziej też wyczulona na te negatywne rzeczy. I nauczyłam się właśnie stawiać granice i mówić o tym, co mi się nie podoba, bo nie ma sensu zatrzymywać tego w sobie. Czyli na przykład, nie wiem, mamy relacje, o, na przykład moja relacja z moją siostrą i, i też nie byłyśmy nauczone, aby mówić do siebie nie wiem, rzeczy, które nam się nie podobają. A teraz też widzę, że mamy naprawdę, nie wiem, chyba... Najlepszą relację od, od zawsze, mimo że zawsze miałyśmy dobrą, ale mamy najlepszą relację od zawsze, ponieważ jesteśmy w stanie mówić nie tylko o dobrych rzeczach, tylko też o tym, co nam się nie podoba. A nie zawsze nasze zachowania będą y, super. I ja też wiem, że czasami, jak jestem na przykład zła, to też nie zachowuję się najlepiej, no bo jesteśmy ludźmi tylko. Ale to jest fajne, że, że właśnie też potrafię mówić o tych złych rzeczach, też potrafię się przyznać do błędu. I potrafię też przeprosić, to jest też bardzo ważne, ale właśnie jestem bardzo wyczulona na te takie rzeczy negatywne, no bo już nie chcę sobie pozwalać na byle jakość, na właśnie, nie wiem, dostawanie tych ochłapów, na jakieś takie minimum, albo też nie chcę się prosić ludzi o, o takie rzeczy, które powinny być naturalne. Ale też nauczyłam się jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby nie oczekiwać od ludzi, że się domyślą. Czyli jeżeli rzeczywiście na czymś, na czymś mi zależy, to to komunikuję i mówię, że słuchaj, czy moglibyśmy zrobić tak i tak, albo że bardzo bym chciała to i to, no bo ludzie się nie domyślą. Każdy z nas jest inny i nawet jeżeli myślimy, że to jest oczywista oczywistość, to absolutnie tak to nie działa, więc jeżeli. Chcecie mieć łatwiej w tych relacjach, to jednak warto komunikować swoje potrzeby, swoje oczekiwania. Nie myśleć, że no przecież on powinien wiedzieć, ona powinna wiedzieć, no to tak nie działa. I żeby po prostu, jeżeli wyłapiemy coś, co nam się nie podoba, to żeby powiedzieć, słuchaj, no nie spodobało mi się to, jak się zachowałaś i, i wolałabym, aby po prostu było inaczej, że czułam się z tym tak i tak. I, I to naprawdę bardzo ułatwia, bardzo ułatwia mm, w życiu i lepiej, żeby było łatwiej niż, niż trudniej, więc nauczyłam się właśnie mówić głośno y, o tym i czuję, że tak to płynie, wiecie, to płynie. To też na pewno jest kwestia odpowiednich ludzi y, wokół, wokół nas, ale jest dużo łatwiej, kiedy po prostu wprost o czymś mówimy, a nie, tak y, wiecie, zostawiamy coś niedopowiedziane. Więc y, u mnie jest bardzo. A bardzo dużo właśnie takich zmian, plus też to, że, że jestem w związku, też jestem mm, zupełnie inna. Też no, mój partner, tak jak ja, ma naprawdę bardzo, bardzo mało czasu, ale też jestem zupełnie inna i, i ten związek jest dla mnie czymś niesamowitym, powiem Wam, bo nie spodziewałam się, że ja w ogóle będę w związku, bo byłam tak bardzo zamknięta. I kompletnie o tym nie myślałam. Nie myślałam o tym, że się otworzę na tyle, żeby dać jakiemuś facetowi szansę, że, że będę chciała kogoś poznać, że też będę chciała, aby ktoś poznał mnie, ale jest fajnie I, i to mnie też bardzo cieszy. I widzę, jak wszystko się zmienia i że nie warto stawiać czerwonej kreski na naszym życiu. Bo kiedy byście spojrzeli na moje życie,. Rok temu, a teraz to ja jestem naprawdę zupełnie inną osobą. Teraz czerpię radość z życia, a wcześniej byłam osobą, która nie miała o coś się umyć. Więc nie poddawajcie się absolutnie. Zawsze jest tak, że, że w życiu każdego człowieka następuje jakiś taki krytyczny moment. Nam się wydaje krytyczny, ale kiedy są te krytyczne momenty, to tak naprawdę czasami zabieramy po prostu tyłek. I robimy wszystko, fokusujemy się na tym, aby wyjść z tej, z tej po prostu czarnej dziury. I, I gdyby nie to, co się wydarzyło, to nie mielibyśmy na tyle motywacji, aby to zrobić. I czasami to jest taki kop w dupę. I może się okazać, że taki kop w dupę, który wam się wydaje, że jest końcem świata, otwiera Wam takie ogromne drzwi ogromne, i to wam daje naprawdę może, możliwości naprawdę ocean możliwości i możecie zacząć wszystko od nowa i to jest naprawdę bardzo budujące i wydaje mi się, że to jest chyba taka nadzieja dla ludzi, którzy myślą, że, że nie będzie nigdy lepiej, a będzie, będzie lepiej. Odliczajcie. Trzy miesiące, pół roku, a za rok będziecie zupełnie inną osobą i to Wam obiecuję. Już widzę, że mi się tutaj robi ciemno, więc dziękuję Wam za tą pogadankę. I koniecznie dajcie mi znać, o czym chcielibyście pogadać następnym razem, bo mogłam to wcześniej zacząć gadać, a chciałam wam właśnie powiedzieć takie słowa od siebie, bo teraz zauważyłam, że jak jest jesień, to oczywiście jest więcej tych rozstań, więcej jakichś takich, nie wiem, no trudnych sytuacji. Wiadomo, że, że zawsze jest tak, że jest trochę trudniej. I chciałam Wam się podzielić, chciałam się podzielić po prostu z Wami takimi moimi spostrzeżeniami, bo uważam, że naprawdę ja z tego roku wyciągnęłam tyle. Ile mogłam. Nie mogłam już zrobić dla siebie więcej i jestem bardzo, bardzo zadowolona, jestem dumna z siebie i, i sobie po prostu dziękuję za to, bo no, nikt dla nas nigdy nie zrobi tyle, ile możemy sami dla siebie, więc troszczcie się o siebie i zastanówcie się, czego wam tak naprawdę trzeba. I to, że dzisiaj jest źle, to nie znaczy, że za jakiś czas nie będzie lepiej albo najlepiej. Dziękuję Wam bardzo. Buziaczki, trzymam kciuki za Was. Będzie pięknie.